Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Małczyński, a to jest podcast W kierunku Europy realizowany przez Punkt Europe Direct Kraków. A moim gościem jest Michał Sęk, badacz i koordynator projektów w Fundacji Geremka, ekspert od spraw miejskich, były pracownik Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmował się wpływem rozwiązań systemowych na rozwiązywanie konfliktów w społeczeństwach wieloetnicznych. Członek redakcji magazynu Miasta, z wykształcenia geograf specjalizujący się w rozwoju regionalnym. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszym pytaniem, jakie chciałem zadać, jest to, czym jest demokracja deliberacyjna i jakie ma zastosowanie w polityce miejskiej? Zacznijmy może od tego, na jakie wyzwanie demokracja deliberacyjna może odpowiadać i wtedy zrozumiemy łatwiej, po co ona jest. Znaczy, jeżeli mówimy o wspólnocie, zwłaszcza wspólnocie miejskiej, to podstawowym wyzwaniem jest to, jak decydujemy o rozmaitych rzeczach, o tym, jak wygląda polityka edukacyjna, zdrowotna, o tym, jak wygląda planowanie przestrzenne, dojazd do szkoły, gdzie jest park, a gdzie miejsca parkingowe itd., itd. I teraz ten proces decyzyjny może opiera się na tak naprawdę redukcji złożoności. To jest bardzo istotne. I ta redukcja złożoności na poziomie państwowym może być bardzo duża i to w systemach autorytarnych, na przykład, kiedy często jest ona, ta złożoność jest zredukowana do jednej osoby, do decydenta. Może być też mniejsza, jak w demokracji przedstawicielskiej, gdzie tę złożoność społeczeństwa redukujemy do przedstawicieli, na przykład do posłów albo do radnych miejskich, bo nie jesteśmy w stanie wszyscy decydować o wszystkim. Taki sposób decyzji to jest koszmar. Zwłaszcza o sprawach, które wymagają, o których decydowanie wymaga pewnej wiedzy czy ekspertyzy. Problemem, z którym się mierzymy jednak, jest to, że często władze podejmują jakieś decyzje, które następnie są przez obywateli albo część obywateli negowane. Stwierdzają obywatele, no my jednak nie chcemy tego, co wyście, drogi na przykład prezydencie miasta albo drodzy posłowie uchwalili. My tego nie chcemy, my chcemy czegoś innego. I to jest pytanie, w jaki sposób decydować o wspólnych prawach, w jaki sposób redukować tę złożoność, bo jest to konieczne, a z drugiej strony, żeby ta redukcja nie polegała na tym, że raz na 4 lata, raz na jakiś cykl wyborczy wrzucamy kartkę do urny i potem się tym w ogóle nie interesujemy. I teraz demokracja deliberacyjna dostarcza nam narzędzi, które pozwalają włączyć obywateli w ten proces decyzyjny, który sprawi, że będzie bardziej inkluzywny i będzie uwzględniał większą liczbę zdań i większą liczbę poglądów i większą liczbę perspektyw na dany temat. I tutaj bardzo ważne jest też to, żeby dodać, że włączenie obywateli jest o tyle istotne, że niemożliwe jest podjęcie jednej dobrej, najlepszej decyzji w takim, nazwijmy to, technokratycznym duchu. Zwłaszcza to dobrze widać na przykładzie miast, gdzie mamy do czynienia z ograniczonością przestrzeni. Znaczy każda decyzja, która dotyka przestrzeni, jest decyzją, która narusza czyjeś interesy i która jest korzystna dla jednej grupy, a która jest korzystna, nie jest korzystna dla innej grupy. Jeżeli w danym miejscu wsadzimy drzewo, to w tym miejscu nie zaparkujemy samochodu ani nie postawimy jakiegoś budynku. Jeżeli w danym miejscu budujemy chodnik, to znowuż w tym miejscu nie postawimy drzewa i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, jeżeli chcemy mieć na przykład żyć w mieście zielonym, czystszym, o mniejszym natężeniu ruchu samochodowego, to naruszy interesy i sposób życia osób, które korzystają z samochodu do poruszania się codziennie po mieście, ale także może naruszyć sposób i styl życia osób, które do miasta dojeżdżają codziennie. Jakby w ten sposób próbuję pokazać, że wspólnota miejska to nie tylko, to nie musi być koniecznie wspólnota poglądów czy wspólnota tego, kim jesteś, identyfikacji, tylko to jest wspólnota losu w pewien sposób. Czy my wzajemnie od siebie współzależymy? I teraz od tego, jakie decyzje podejmujemy, to jedni z nas tracą, inni z nas zyskują. I demokracja deliberacyjna pozwala nam wprowadzić polityczny proces w tym sensie, że
że uwzględniać różne interesy różnych grup i wypracowywać jakiegoś rodzaju kompromis. I tam narzędzi demokracji deliberacyjnej jest bardzo dużo. Od paneli obywatelskich, które przypominają jakiś taki poszerzony, powoływany ad hoc na dany temat reprezentatywny twór kolejny wobec formalnych struktur władzy, na przykład, nie wiem, na temat klimatu czy na temat jakiegoś konkretnego sektorowego wyzwania migracji w danym mieście czy w kraju. To mogą być budżety partycypacyjne, to mogą być konsultacje poszerzone społeczne, to mogą być spacery miejskie. Tych metod na włączanie ludzi w ten proces decyzyjny jest bardzo dużo. Może podać Pan jakieś przykłady takich właśnie procesów deliberacyjnych w Polsce? W Polsce i za granicą. Może zacznę od zagranicy, bo to może być ciekawy przykład, bo też on ilustruje te wyzwania, z którymi panel obywatelski, czy demokracja deliberacyjna, panel obywatelski jako jeden z narzędzi się przewija, jest wyzwanie klimatyczne, które podjęła na poziomie państwowym Francja swego czasu. Kiedy to prezydent Macron w wyniku rad ekspertów postanowił opodatkować paliwa, między innymi to był jeden z elementów pakietu, opodatkować wyżej paliwa, żeby zmniejszyć emisję CO2 do atmosfery. No, to był punkt zapalny dla ruchu żółtych kamizelek, który przeorał zupełnie scenę polityczną we Francji, bo okazało się, że bardzo duża liczba ludzi, których życie zależy od codziennych dojazdów, więc są uzależnieni od samochodu, no jakby powiedzieli nie, no jakby cel jest słuszny, ale my jesteśmy ci biedniejsi, których nie stać na mieszkanie w mieście, którzy muszą dojeżdżać. I to my musimy, i my się na to nie zgadzamy, bo to uderza w nasze interesy ekonomiczne i w naszą jakość życia. W odpowiedzi prezydent Macron zaproponował właśnie panel obywatelski, żeby wspólnie z tymi grupami, które są niezadowolone, wypracować jakiś nowy konsens i taką odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatu, z katastrofą klimatyczną, które będą, nie wzbudzą aż takiego oporu. Zostało wylosowanych kilkaset osób, panel reprezentatywnie, panel przy wsparciu ekspertów obradował przez 2 albo 3 lata i okazało się, że rekomendacje zawarte w tym panelu, co do których jeszcze, co istotne, prezydent Macron zobowiązał się, że te rekomendacje zostaną wdrożone. Rekomendacji było powyżej 100, one okazały się, że były bardzo radykalne. Łącznie na przykład z wprowadzeniem pojęcia ekocydu, czyli ludobójstwa na ekosystemie jakimś. I okazało się, że one są zbyt radykalne dla prezydenta i część z nich nie została wprowadzona do systemu francuskiego prawnego. Dlatego też i to pokazuje skalę wyzwania związanego z decydowaniem o sprawach wspólnych i odpowiedziami na wyzwania właśnie rozmaite, zwłaszcza związane z klimatem z jednej strony, a z drugiej strony pokazuje, że też ograniczenia tych narzędzi, że one nie są remedium i nie są wunderwaffe na wszystkie bolączki problemy. Przykładami paneli obywatelskich czy rozwiązań takich deliberacyjnych, które działają naprawdę nieźle, jest na przykład panel klimatyczny w Gdańsku, gdzie właśnie na poziomie miejskim decyduje się o tym, jak miasto powinno wyglądać, jak miasto powinno się dostosowywać do spowodowanych katastrofą klimatyczną zmian i jak powinno zmieniać swoje zarządzanie w zakresie ograniczania emisji CO2, w zakresie ponownego wprowadzania rozwiązań z gospodarki okrężnej, czyli ponownego wykorzystywania zasobów i materiałów. Jak to wszystko wprowadzać w taki sposób, żeby to z jednej strony miało sens pod względem czysto merytorycznym, a z drugiej strony, żeby nie zostało zanegowane jako zbyt kosztowne czy zbyt krzywdzące dla istotnych grup obywateli. Więc to są takie przykłady, które dosyć dobrze działają. Innym przykładem jest na przykład Barcelona, gdzie metody deliberacyjne są używane na porządku dziennym w planowaniu z kolei lokalnych sąsiedztw, dzielnic
i tego, jak one mają wyglądać, i decydowania wspólnego o przestrzeni, jaka część tych ulic i dzielnic ma być przeznaczona dla ruchu samochodowego, jaka część dla pieszych, jaka część dla rowerzystów i tak dalej, i tak dalej. Tam się często wykorzystuje gry miejskie, gdzie mieszkańcy wcielają się w postaci i w formie gry współdecydują o przestrzeni, która jest wokół nich. Czyli panele obywatelskie mogą mieć realny wpływ na podejmowanie decyzji na poziomie miast i realne oddziaływanie na zmiany klimatu. Jak przebiegają takie wcielanie takich rekomendacji wypracowanych w trakcie panelu w życie? Nie ma chyba jednego sposobu na wcielanie w życie takich rekomendacji. Te narzędzia zwykle są póki co używane, tworzone i używane ad hoc w formie pilotaży, eksperymentów. Każde są dostosowane, co jest ich zarazem wadą i zaletą, bo mogą być dostosowywane do lokalnych warunków i do lokalnej sytuacji. I przez to są lepiej szyte na miarę, powiedziałbym, lokalnych wyzwań. Natomiast one, poważnym ograniczeniem jest to, że one wymagają zaufania pomiędzy władzą formalną, ustawową, czyli na przykład prezydentem miasta, a stroną społeczną. Czyli prezydent czy władze muszą się zobowiązać do tego, że albo przynajmniej dać jasny sygnał, że ten panel i ustalenia z panelu zostaną, przykładowo z panelu, czy ustalenia wypracowane wspólnie przez mieszkańców i ekspertów, zostaną uwzględnione w polityce miejskiej i zostaną zapisane w aktach prawnych i staną się częścią tej ustrukturyzowanej już polityki miejskiej. Bez tego jasnej komunikacji, bez wzajemnego zaufania, to jest bardzo trudne, ponieważ osoby, które biorą udział w panelu obywatelskim, muszą mieć poczucie, że ich czas nie idzie na marne i że to, co robią, ma sens i rzeczywiście te rekomendacje czy te kierunki będą wdrażane. Więc metod na realizację i na wdrażanie tego jest dużo, no ale kluczowym elementem jest wprowadzanie ustaleń i rekomendacji z panelu w system prawny i w planowanie przestrzenne w mieście po prostu. Czy w pewnym momencie urzędnicy i administracja muszą powiedzieć sobie, tak, takie są rekomendacje, tak zmieniamy politykę czy dotychczasowe ustalenia i wdrażamy to i będziemy to robili. Czego potrzeba, aby budować świadome i uczestniczące społeczeństwo miejskie? Jest takie potrzeba zaufania i potrzeba poczucia wagi też problemu. To są, wydaje mi się, kluczowe rzeczy i jasne zasad komunikacji i dyskursu. Jest takie sformułowanie, że dobrze, jak występuje konflikt w społeczeństwie miejskim, bo jeżeli mamy konflikt, wokół którego są emocje, to znaczy, że stronom tego konfliktu na czymś rzeczywiście zależy, że nie są bierne. I teraz kluczowa jest zdolność władz miasta do sterowania tym konfliktem i zarządzania nim, do moderowania go w taki sposób, aby nie przerodził się w nierozwiązywalny spór, tylko żeby mógł być prowadzić do konstruktywnych rozwiązań. Takim w tej chwili chyba jednym z najistotniejszych konfliktów, przynajmniej w dużych polskich miastach, tak mi się wydaje, to jest konflikt o przestrzeń. I to jest konflikt o miejsca parkingowe między innymi. W nadchodzących latach on będzie się poszerzać o przestrzeń dla samochodów, które emitują spaliny i szkodliwe substancje w spalinach oraz CO2, i to będzie konflikt o zamykanie centrów miasta, z czasem całych miast, dla wysokoemisyjnych samochodów. Więc te konflikty będą bardzo silne i one będą wymagały właśnie rozwiązań, które dla jakiejś grupy zawsze będą bolesne. I w przypadku, wydaje mi się, miast zwartych najbardziej bolesne będą dla osób, które mieszkają pod miastami i do miast dojeżdżają.
Przechodząc do kolejnego obszaru tematycznego, chciałem zapytać pana, co kryje się pod pojęciem euroregionu? Tutaj może wrócimy do znowuż do tematu wspólnoty, i którą definiuję jako, jako jakąś zbiorowość ludzką, która ma na siebie nawzajem wpływ. I teraz zwłaszcza takim specyficznym obszarem są obszary graniczne. Przykładowo granica Polski i Niemiec. Tak? Ostatnio bardzo nagłośniona z uwagi na kryzys ekologiczny na Odrze. I ten przykład jest też o tyle dobry, bo pokazuje, że pomimo tego, że mamy społeczności czy zbiorowiska ludzkie mieszkające po dwóch stronach granicy, one jednak na siebie wpływają. Znaczy to, jaka jest jakość, na przykład to, co robią Polacy po jednej stronie rzeki, ma wpływ na to, co się dzieje po drugiej, na tych odcinkach rzeki, które ona graniczy z Niemcami. Więc to jakby wpływamy na siebie. I to polityki miejskie, czy w jednym kraju, po jednej stronie granicy, wpływają na polityki, na zbiorowość ludzką po drugiej stronie. Sytuacja na rynku pracy, czy w sektorze edukacji, czy w sektorze zdrowia, po jednej stronie granicy wpływa na sytuację po drugiej stronie granicy. Czy to na przykład chodzi o dojazdy do pracy, czy skorzystanie z usług tańszych w jednym kraju albo w drugim. I teraz Euroregion jest rozwiązaniem zaproponowanym przez Unię Europejską, które pozwala sformalizować pewne ramy współpracy tych regionów nadgranicznych, które są w specyficznej sytuacji, ponieważ one funkcjonują w dwóch reżimach prawno-administracyjnych. Jakby część ludzi funkcjonuje na przykład właśnie w Polsce, a część w Niemczech, ale codziennie jeżdżą na zakupy, część z nich przekracza granicę jeżdżąc do pracy i tak dalej, i tak dalej. Euroregiony formalizują zasady współpracy i zasady komunikacji pomiędzy tymi zbiorowościami, tymi wspólnotami żyjącymi po dwóch stronach granicy. W Polsce tych euroregionów jest kilkanaście, bodajże 16, wzdłuż całej granicy Polski z innymi krajami, a w całej Unii Europejskiej prawie 120. I one pozwalają właśnie lepiej komunikować się i zarządzać tymi specyficznymi transgranicznymi obszarami. Dziękuję pięknie za rozmowę. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że... Dzięki wielkie.